Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla skorpionów zodiakalnych, ascendentalnych na 2023 rok. Zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście, moi drodzy, rozkład utworzony w oparciu o astrologię dzisiaj, czyli 12 kart będzie symbolizowało 12 domów. 13 karta będzie identyfikować osobę pytającą i 14 karta da nam odpowiedź na pytanie. Czyli w tej chwili każdy oglądający ten horoskop może sobie pomyśleć nad pytaniem i ostatnia karta będzie odpowiedzią dla Was. Także zaczynamy, jeszcze sobie przełożymy. Przełożymy sobie i zaczynamy rozkład na 2023 rok. Ogólny horoskop dla skorpionów. Zapraszam. Karta pierwsza, pierwszy dom oznacza Twoją tożsamość, cechy, Twoją osobowość. Tutaj jesteś Ty, kochany skorpionie. Druga karta przedstawia sytuację materialną w tym roku. Trzecia karta, najbliższe otoczenie i rodzinę. Czwarta karta to jest Twój dom i najbliżsi domownicy. Piąta karta, miłość, dzieci i rozrywka wchodzi tutaj w piąty dom. Szósty dom, praca i zdrowie. Oczywiście siódmy dom, partnerstwo, małżeństwo, ewentualne romanse. No tutaj dużo arkan wielkich, ważny rok, już od razu mówię. Kochani, ósmy dom, namiętność, spadki czy transformacje, ósemka mieczy. Dziewiąty dom, edukacja, podróże, marzenia. Dziesiąty dom, kariera, ambicje, autorytet. 11 dom, przyjaciele, zainteresowania i ewentualny 12 dom, przeszkody, sekrety, wrogowie. No i kochani, teraz jaka karta reprezentuje skorpiona, trójeczka buław i odpowiedź na to pytanie? Dwójka kielichów. Dobrze. Kochani, zaczynamy od początku. Piękne energie tutaj macie, a zaczniemy od pierwszej karty, która reprezentuje Ciebie, Twoją tożsamość. Jest to dziesiątka kielichów, Twoje cechy. No moi drodzy, bardzo dobrze, ponieważ ta dziesiątka kielichów reprezentuje Ciebie, ale to jest Twoja rodzina, to są Twoi najbliżsi. O co skorpion będzie dbał w tym roku? O ciepło domowego ogniska. O kogo będzie dbał? O domowników, o swoje zwierzęta. Przede wszystkim o swoją rodzinę najbliższą. No, może najbliższą i dalszą też. Także dużo emocji w Was dotyczących rodziny. Emocje będą bardzo... Jest skorpion empatyczny w tym roku. Skorpion ogólnie bardzo rodzinny. Będzie się starał zrobić dla domu wszystko. Może będziecie właśnie coś upiększać w tym domu. Robić coś, jakiś remont, zapraszać gości. No, tu wszystko jest związane, wasze całe ja będzie za domem, za rodziną, czyli pięknie. Sytuacja materialna, no to jest bardzo dobrze, ponieważ jest karta maga. Dużo kreowania nowych rzeczy, nowych spraw, nowa praca, nowe początki. Sytuacja materialna przedstawia się bardzo dobrze, bo skorpion jednego dnia nawet nie pomyśli o tym, że czegoś mu brakuje, bo on będzie magiem, tak? Będzie kreował od początku dnia swoją rzeczywistość.
spełniał swoje marzenia. Ten rok będzie bardzo magiczny w sferze materialnej. To będą naprawdę dobre osiągnięcia i wyniki w sferze materii. Możecie współpracować z kimś starszym, ale też Wam powiem, że będziecie kreatorami swojego życia. I materia będzie się tutaj koło Was naprawdę bardzo dobrze obracała, czyli super jest. Idźmy dalej. Trzecia karta, najbliższe otoczenie, rodzina. No tutaj to jest rycerz denarów, to jest bardzo dobry status finansowy, wszyscy będziecie bardzo zapracowani. Najbliższe otoczenie i rodzina. Każdy ma tutaj swój jakiś taki kawałek swojej jakiejś kariery, pracy zawodowej. Każdy jest zajęty zawodowo. Najbliższe otoczenie właśnie jest bardzo pracowite i staranne. Dobry status finansowy i tutaj nie macie się czego obawiać, bo będziecie mieli pracę, ale także i Wasza rodzina. Także nie ma powodów do zmartwień. No dobrze. I teraz przechodzimy do czwartego domu. To jest Twój dom i najbliżsi domownicy. Tu była rodzina, a tu jest Twój dom. Kochankowie, podejmowanie wspólnych decyzji, działanie wspólnie w domu. Domownicy i Twój dom na wysokim poziomie emocjonalnym, bo Skorpion ma te emocje, tą miłość w sobie, tak? I jest tutaj miłość, jest zgoda, a jeśli będziecie czegoś potrzebowali, to będziecie wspólnie tutaj rozmawiać, dyskutować. Jest pięknie, naprawdę jest pięknie w Twoim domu. Jest tu naprawdę miłość, jest zgoda. Będzie dopasowanie, będzie tutaj harmonia. Także bardzo dobry czas w miłości w domu. I teraz przechodzimy do piątego domu, do piątej karty. Ogólnie w domu jest miłość, ale tutaj, kochani, piąty dom reprezentuje miłość, dzieci i rozrywkę. Wszystko zacznie się od początku, kochani. Stary koniec, starym rokiem 2022 zakończycie etap właśnie czegoś, co jest niepotrzebne, bo tutaj paść denarów otwiera nowe możliwości i to w miłości. Będziecie bardziej ze sobą rozmawiać, a nawet tak przyjaźnić się. Z dziećmi też będzie bardzo takie fajne porozumienie, współpraca, rozmowy, chęć pomocy. Może Wasze dziecko gdzieś pójdzie na staż w tym roku do nowej jakiejś pracy, może zmienić szkołę Wasze dziecko w tym roku. I rozrywka też będzie od początku. Gdzieś będziecie szukać nowej rozrywki, może znajdziecie sobie jakąś fajną przyjaciółkę w tym roku, drogie Skorpiony, albo Wasze dziecko będzie najlepszym przyjacielem. Także tutaj jest naprawdę paź denarów, który przynosi, wszystkie pazie przynoszą, moi drodzy, nowość, przynoszą taką świeżość. No paź mieczy jedyny to jest kapryśny, tak, troszkę złośliwy. A tutaj tak, to wszystkie pazie przynoszą właśnie dobre informacje, takie plany fajne i, moi drodzy, nowe początki, nowości. No super, dobrze. To jest dom piąty i jest zadowolenie. W szóstym domu praca i zdrowie. No kochani, w pracy macie arcykapłana. To jest naprawdę bardzo dobra karta. Praca to jest, moi drodzy, Wasze przeznaczenie, Wasza miłość, ta praca, którą wykonujecie. Możliwe, że będziecie się jeszcze czegoś douczać w tym roku. To może być nauka indywidualna, to nie musi być kierunek studiów czy w ogóle kursy. Możecie indywidualnie się douczać, ale też w zdrowiu, moi kochani, macie bardzo dużą ochronę.
Ogólnie jest ochrona dla Was na ten rok, czyli nie macie się czego martwić. A jeszcze ja bym powiedziała tutaj więcej, że będziecie mieli zaufanego jakiegoś lekarza. Jeśli będziecie potrzebować, będziecie mieli zaufanego lekarza i to może być jakiś profesor, na przykład wysoko postawiona osoba, bardzo trudno się do niej dostać i ta osoba też może pracować na przykład w szpitalu, tak? Także tutaj Skorpion ma opiekę. Możliwe, że jakieś badania będziecie przeprowadzać w tym roku. No dobrze, wiadomo, nie wszyscy, ale duża ochrona, poradzicie sobie z każdą tutaj sprawą w zdrowiu i w pracy też dużo, moi drodzy, tutaj jest zaradności, dużo miłości, taka pasja pokazana. No dobrze, Skorpiony, teraz, kochani moi, sprawy uczuciowe, partnerstwo, małżeństwo, romanse. No, jest ta sprawiedliwość, kochani. Sprawiedliwość mówi o rzeczach powracających z przeszłości. Może też być tak, że możecie oceniać swoich partnerów. Powiem szczerze, będzie dogadywanie, będzie bardzo rodzinnie, ale ten miesiąc taki miłosny, tak aż bardzo, chociaż no jest ta miłość, ale jest ocenianie też, jest ocenianie, jest tutaj taka sprawiedliwa, ta skorpiona natura w partnerstwie, czy w małżeństwie, czy w romansach. Może właśnie tutaj przeszłość do Was powrócić, możecie oceniać partnerów. I też, moi kochani, tak chłodno kalkulować w miłości. Tak wychodzi, kochani. Teraz ósmy dom, namiętność, spadki, ewentualnie transformacje. Namiętność. Tu, moi drodzy, jest troszeczkę takich obaw, ale oczywiście będziecie skupieni na namiętności, na pewno. Tutaj też obawa przed wszelkimi jakimiś rodzajami transakcji, czy to spadkami, czy to jakimiś wiadomościami finansowymi, to są obawy, takie lęki. Możecie też, moi kochani, zmieniać się, bo jest duża transformacja, takie zmiany. Ale te zmiany będą przychodziły tak powoli, bo tutaj są obawy. Nie drastycznie, nie na raz, także powoli. Jest troszeczkę zastraszania siebie, swojej psychiki niepotrzebnie. Także tak to wygląda, moi drodzy. Niepotrzebnie nie zastraszajcie się i działajcie. Tutaj też, moi drodzy, może jeśli ktoś będzie się starał o ciążę, to może być in vitro na przykład w tym roku w zdrowiu. Też może być właśnie pomoc lekarzy. No dobrze, moi drodzy, i teraz przechodzimy do dziewiątego domu. Dziewiąty dom, edukacja, podróże czy marzenia. Dwójeczka, wahania troszeczkę, edukacja może być tutaj drugim jakimś takim miejscem. Może być praca i edukacja jak najbardziej, ale wahanie co i jak, czy dodatkowa jakaś właśnie nauka, to będzie też troszkę wahania, rozważania, czy warto, czy my się do tego nadajemy i tak dalej. Podróże też mogą być, ale będziecie się wahać, zastanawiać, może ze względów finansowych, nie będziecie chcieli być zbytnio rozrzutni, albo też w drugą stronę, bo tutaj jest i rozrzutność pokazana, i jednocześnie też trzymanie swoich rezerw finansowych, trzymanie się ścisło tutaj. Marzenia też oczywiście w oparciu o ostrożność i o wahania. Myślcie dokładnie nad swoimi marzeniami, bo bądźcie ostrożni. Pamiętajcie, jest takie angielskie powiedzenie: you be careful what you wish, tak? Także bądźcie ostrożni z waszymi marzeniami, bo tutaj macie dużą ochronę z góry,
Pamiętajcie o tym i macie tego maga, kreatora, który mówi o spełnionych marzeniach. Co pomyślicie? To jest magiczny rok dla Skorpiona. Pamiętajcie ostrożnie z marzeniami. Co pomyślicie, to przyjdzie do was. Moim zdaniem. 10. karta: kariera, ambicje, autorytet. Na pewno tutaj będzie bardzo dynamicznie. Ja wam powiem, wy ogólnie będziecie mieli jakiś autorytet, mężczyzna bardzo żywiołowy. Jest tutaj znak ognia, baran, lew, strzelec. I tutaj, moi drodzy, te sprawy ambicji, kariery będą się pokrywały z mężczyzną, z królem buław. Może to być właśnie, moi drodzy, kariera, może to być wasz szef, może to być wasz partner równie dobrze i jego kariera będzie stawiana na pierwszym miejscu. To zależy, moi drodzy, tu od was. Także na pewno żywiołowo będzie w tych ambicjach z waszym autorytetem ktoś będzie, kto was pociąga nie tyle może właśnie z punktu kariery, ale z punktu namiętności też, tak? Ze sfery namiętności. Także to może być wasz partner, mąż, przyjaciel, dla którego kariera będzie bardzo ważna i dla was, tak? Wy będziecie myśleć o jego karierze, bo tutaj Skorpion wyszedł bardzo rodzinnie, tak? No właśnie. I moi kochani, przyjaciele zainteresowania. Przyjaciele, jest tutaj ktoś, kto na pewno trochę będzie, moi drodzy, przyjacielem, a też rywalem, albo przyjaciółką i rywalką jednocześnie. Będziecie zainteresowania mieć różne kontakty, różne osoby i to dużo osób koło was, nie tylko jedna osoba. Skorpion będzie miał dużo kontaktów z ludźmi i oczywiście z takimi dynamicznymi osobami. Także tu na pewno kontaktów nie zabraknie, ale wśród przyjaciół uważajcie na rywali, tak? No dobrze, moi kochani, i 12 dom, przeszkody, sekrety, izolacja, wrogowie. Tu, kochani, jest król denarów. Jest mężczyzna, który może wam jakieś robić przeszkody, schody, że tak powiem. On może mieć jakiś sekret, też może się izolować, albo wy będziecie się od niego izolować. To jest ktoś na stanowisku również. To może być związane z waszymi finansami, karierą. Tutaj przeszkody ogólnie mogą być trochę materialne też dla Skorpiona, bo jest bardzo rok uczuciowy, rodzinny. Będziecie kreować na pewno swoją sytuację materialną, ale to nie znaczy, że nie będzie przeszkód w postaci materii, tak? Bo jedno drugiego nie wyklucza, wiadomo. Też może być wróg ze sfery właśnie materialnej, zawodowej. Także może to być szef, może to być jakiś człowiek, który współpracuje z wami ściśle. No dobrze, moi drodzy, i teraz przechodzimy do 13. karty, która identyfikuje was. Co was identyfikuje? Także, moi drodzy, jest karta brama, jest pięknie, trójka buław. Cóż mówi ta trójka buław? To są podróże, to są sprawy, moi drodzy, które przychodzą do nas po takim namyśle. My mamy otwartą jakąś taką przestrzeń dla siebie. Czy to będziemy chcieli podróżować, czy coś załatwiać ogólnie w życiu, robić coś. Mamy pozwolenie od wszechświata, przede wszystkim od siebie. Trójka buław daje takie wyzwolenie, otwartą ścieżkę, otwartą bramę. Sprawy handlowe będą kwitły, jeśli jesteście na przykład osobami, które pracują w handlu, no to tutaj będzie bardzo
przyjazny rok. Jeśli podróżujecie, to też tu podróże wskazane i nie ma przeszkód. Jest oczywiście szansa na rozwój, bardzo duży. Czasem ta karta mówi, że pewne sprawy oddalicie od siebie, ale tu, moi kochani, jest to karta brama, należy się cieszyć. Otwarci jesteście na świat, na podróże i na działanie. Dobrze, takie wyzwolenie tutaj dla Skorpiona. I teraz obiecane pytanie, odpowiedź. Dwójka kielichów, moi drodzy, mówi nam, że spełni się to, o co pytacie, bo dwójka kielichów mówi nam o porozumieniu, dobrej współpracy w karierze na przykład, dogadaniu się w miłości, znalezieniu miłości, dobrej właśnie takiej koniunktury. I to w każdej sferze, czy uczuć, czy zawodowej, czy też, moi drodzy, zdrowotnie też znajdziecie oparcie wśród lekarza, otrzymacie pomoc na czas. Także tu jest odpowiedź na tak w 100%. Najlepsza karta, która może się właśnie pojawić, bo na pewno no jedna z najlepszych. Odpowiedź jest w 100% na tak. Dużo miłości dla Skorpiona w tym roku. Dużo rodzinnych, pięknych chwil, stabilizacja uczuciowa coraz bardziej tutaj skłania się do Skorpiona. Idziecie w stronę właśnie dużego porozumienia, idziecie w stronę podróży, w stronę marzeń, w stronę szczęśliwej rodziny, w stronę, moi drodzy, wyjaśnienia życiowego. Także nie może być lepiej, bo naprawdę nie ma ani jednej negatywnej karty. Może troszeczkę waszych obaw, ósemka mieczy, wasze obawy troszeczkę, czy wszystko będzie dobrze, ale tutaj naprawdę jest cudowny rok. Ja wam życzę dużo spełnienia, miłości, zdrowia, szczęśliwego nowego roku przede wszystkim, 2023, całego roku. I spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się ciepło, drogie Skorpione, i niech moc będzie z wami i dużo wiary wam życzę. W spełnienie waszych marzeń. Do usłyszenia.